Inauguracja klasy A dla Gwarka Wałbrzych okazała się bardzo udana. Na własnym boisku Gwarek podejmował inny wałbrzyski zespół Zagłębie Wałbrzych i wygrał aż 4-0. Choć wynik mógłby być co najmniej o 2 trafienia wyższy, gdyby drużyna gospodarzy wykazała się większą skutecznością i precyzją. Pierwszy gol dla Gwarka padł po strzale Marcina Michnickiego z rzutu wolnego. Kolejna bramka padła niedługo po pierwszej, po rodzinnym zagraniu dwóch braci. Strzelec pierwszej bramki Marcin Michnicki podał do Maćka Michnickiego, który po zagraniu głową umieścił piłkę w siatce gości. Kolejna bramka dla gospodarzy padła po strzale kapitana drużyny Gwarka Jarosława Waszaka, odbijając się od słupka i podwyższając wynik meczu na 3-0. Ostatnią w inauguracyjnym meczu bramkę strzelił niezawodny Abid Helmi, wykorzystując błędy obrony Zagłębia. Mecz był na niezłym poziomie, to jest inauguracja tego sezonu z taką porządną drużyną, młodą drużyną, wybieganą. W sumie w pierwszą połówkę stworzyliśmy sobie sytuacji, kilka dogodnych niestety, nie zawsze idzie to w parze ze skutecznością. Po ładnej bramce z wolnego przez Mieścikowskiego objęliśmy prowadzenie, także pierwsza połówka możemy powiedzieć, że po niezłej grze z jednej i z drugiej strony po prostu przypieczętowała ta bramka na naszą trochę wyższość. Druga połówka po prostu zaatakowaliśmy jeszcze raz i tym razem nasze szczęście się udało. Z tego względu, że po prostu z nietypowych sytuacji żeśmy zdobywali bramki, które nas wyprowadziły na dość wysokie prowadzenie 3, albo następnie 4-0. Także w ten sposób dokonałem zmian juniorów, którzy nie się pomalutku ogrywają. Niepotrzebnie na koniec żeśmy się wycofali, trochę takiego bałaganu, ale to wiadomo już. Skwar taki był z nieba, że do biegania to było tak samo bardzo, bardzo ciężko. No ale jesteśmy ogólnie zadowoleni ze startu na tą inaugurację. Znaczy gra nasza była dużo słabsza od przeciwnika. Bramki padły po dwóch błędach bramkarza. Nie było zaangażowania z naszej strony. Brak troszeczkę ambicji. No i wynik odzwierciedla to, co się działo na meczu. Więcej nie mam do powiedzenia, bo niestety, nasi chłopacy dzisiaj nie podjęli walki i mecz się zakończył wysoką porażką. Rozegraliśmy bardzo dobre spotkanie z Zagłębiem Wałbrzych. No jest to miła niespodzianka, że wygraliśmy aż 4-0. Paru chłopaków i juniorów doszło do nas. Paru zawodników, prezes wraz z trenerem ściągnął. Tutaj niestety piłką nie można pograć. Tutaj tylko na zasadzie kopnij, biegnij. Gospodarze wykorzystali to, co mieli. Tak się skończyło, jak się skończyło. Dosyć ciężko się grało, bo boisko troszkę jest takie, jakby to powiedzieć, twarde. Troszkę słońce raziło. No i żebyśmy grali tak dalej do końca rundy, wygrywali wszystkie mecze i będzie wszystko ok. Następny mecz właśnie jest bardzo ciężki. Gramy ze Spadkowiczem w Gorcach na wyjeździe z Górnikiem Gorce. No to jest, liczymy na to jeszcze, że dokoptuje kilku zawodników, którzy w tej chwili na ten mecz byli nieobecni ze względu na porąb czasowy i może się pozjeżdżają. Kolejny mecz, który odbył się na wyjeździe z Górnikiem Gorce, można uznać tylko częściowo za udany, ponieważ oba zespoły po wyrównanej walce zremisowały 2-2. Kolejny mecz Gwark Wałbrzych rozegrał u siebie również z miejscowym zespołem Czernymi Wałbrzych.